Orlen w ostatnim czasie szczególnie interesuje media. Tym razem chodzi o areszt, którym miał być objęty Leszek K. Były dyrektor spółki. Wniosek jednak został odrzucony przez sąd. Znane są przyczyny, które szokują. Orlen po raz kolejny przykuł uwagę mediów. Wszystko z powodu zwolnienia Leszka K. który miał być zatrzymany w areszcie, o co wnioskowała prokuratura regionowa w Łodzi. Powodem było dobro śledztwa, o które obawiali się prokuratorzy. We wtorek Leszek K. został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. On, a także prezes Jacek K. i dyrektor koncertu Michał S. usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków, przez które spółka utraciła miliony. Chodzi o imprezę, którą organizował koncern paliwowy. To kwestie związane z nierozliczeniem wpływów z biletów na organizowanym na Stadionie Narodowym w 2014 roku IR. Festiwalu motoryzacyjnym Era Street Racing. Według naszych ustaleń firma, której zlecono organizację tej imprezy, nie rozliczyła się z wpływów ze sprzedaży biletów. Tego dotyczą zarzuty, udziela informacji rzecznik prasowy łódzkiej prokuratury Krzysztof Biłkołeki. Z wyżej wymienionych powodów spółka PKN Orlen straciła 3,4 miliona złotych. Za niedopełnienie obowiązków w PKN Orlen grozi im 10 lat zarzuty, które obciążają Michała S. Leszka K. i Jacka K. mogą spowodować niemałe konsekwencje. Grozi im bowiem nawet 10 lat więzienia. Póki co jednak oskarżeni nie przyznają się do winy. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconego przestępstwa, wskazując na szereg okoliczności, które ich zdaniem powodują, że zarzuconego czynu przypisać im nie można, kontynuuje Krzysztof Biłkołeki.